7:20. Marsz, obieg. Dzisiaj Ewa nawet idzie ze mną. Już jest jasno, a jak się siedzi w domu, wydaje się, że jest ciemno. Więc zasuwamy. Patrzymy, czy kot nie idzie za nami. A kot chyba nie idzie za nami. Wygładzone zostało. Widzieliście wczoraj jeszcze w ostatnim ujęciu filmu. 7:20. Dobra, spacer wykonany, jest parę minut po 8:00. Trzeba rozpakować samochód. Tak mnie się wydaje, nie? Zanim ruszę w Trójmiasto. Dzisiaj jaja bym kupił chętnie. Że tak powiem. W sumie nie będę rozładowywał, bo za chwilę zlecenie, być może jakieś, nie wiem, w poniedziałek, wtorek, zobaczymy, nie? Niech sobie jeździ to ze mną wszystko. Trudno. Porąbię sobie drewienko, może do rozpałki. Bicie wodne dzisiaj, nie wiem. Trochę mi się nie chce, bicie. Wezmę suche badyla. Weekend. Parę drewienek. Włączyło się, no. Tak miało się nagrać. No dobra. Piątki firmy tutaj zbierają odpady. Jest taki grafik. Zabierają śmieci. Dobra. Co ja chciałem? No chciałem. No widzieliście, troszeczkę drewienka. O, porąbałem. A może jeszcze coś tu wybiorę z tego. Z tych moich wilgotnych kartoników. O, siereczka jeszcze jest jedna tu. Dobra, idziemy do domku. Nie, rękawiczki muszę zanieść do auta, bo później szukam. A, tak, także, tak jak mówiłem, trzeba kupić jaja. Kot coś poluje na jakiegoś owada. O, co ma, otwara.
poligon to ma. Ej, co się ma? Czyż był myszonek? Gdzie tam masz kocie? Co tam masz? Dawaj, dawaj. No. Cii, dawaj. Uciekła mysza jakaś? Co ci pomogę? Co tam ćwiczyć? Tak. Ćwiczyć. Gdzieś tu buszują, nie? Coś mi tu śmigło. Była nornica pewnie jakoś przy tej rurze. No dobrze, niech łapie, bo to wiecie, nornice to, jak to nazwa wskazuje, robią nory w grządkach gdzieś tam i tak dalej. Niech poluje. No dobra, ukąpany. Ja... Co to? Jedziem, panie! Bo jaja 90 chcę kupić, ja jak wiecie. Patrzę, czy by tu kota nie rozjechać. On raczej ucieka, jak słyszy odpalone. A, widzę za garażem. Dobrze. Ona o tej porze, kocica, idzie na łowy zawsze. Około 9 zje. Chwilę się tam, wiecie, obliża, w sensie zrobi kosmetykę i zasuwa na łowy. No, załatwiam sprawy te. Jajka kupię i jadę syna ze szkoły odebrać i będzie u nas do niedzieli włącznie. Także niewiele ponagrywam zapewne. A widzimy się później. Jeszcze jajeczka z zaplecza. 90, panie, 90 jajek. Zaraz wam powiem, ile zapłaciłem, bo pani kasuje mnie. Mała, to jajeczka poprzekładaj sobie do trzech pudełek, nie? I że wojna ta staje się coraz gorsza i brudniejsza. Oczywiście, zniszczeniem infrastruktury energetycznej zostały również dotknięte fabryki. Spowoduje to jeszcze większe załamanie całej gospodarki, zwłaszcza ważnych fabryk obronnych. Bo bez prądu nie będzie nowej broni, amunicji i dronów. Więc ten cios ze strony Putina był potężny, a skutki są dramatyczne. Ale jest jeszcze gorzej, ponieważ wiele ważnych elementów infrastruktury energetycznej zostało zniszczonych. Miliony ludzi nie mają prądu, a teraz Ukraina musiała również odłączyć od sieci swoje ważne elektrownie jądrowe, co oznacza, że kolejne miliony stracą energię elektryczną. Pisze o tym niemiecka gazeta Bild Zeitung. Ukraina wyłączyła z sieci kilka elektrowni jądrowych w następstwie rosyjskich ataków na jej infrastrukturę energetyczną. Tak powiedział agencji informacyjnej Reuters jeden z pracowników ukraińskiego sektora energetycznego. Przypominam mój filmik, gdzie Florian Hom mówił o tych trzech elektrowniach atomowych. Jak nie widziałeś, to se obejrzyj. W centrum miasta robią sobie drogę. Obojętnie, która godzina, kory, kurde. A, nie wiem. I jak ja wjadę do Kasztorana? Ej, tu piastro. Uda się tutaj, z drugiej strony. Ja pierdzielę, chyba nie wjadę w ogóle, bo już są... Jak to? Ja brykiet, panie, chcę kupić. Jechałem, ale nie zrobiłem tego w sposób prawidłowy. Może tak. Musiałbym przejechać Kastoramę i gdzieś tam zawracać, ale pachołki ominąłem po prostu. W nosie mam ich pracę jakieś. Dobra. Wózeczek i brykiecik trzeba zakupić, bo tutaj orysznikowy będą latać niedługo. Zawsze to będziemy mieli ciepło w domku, nie?
A, kontrolka? Tak, pali się już ile? Za 3-4 miesiące. Mechanik ostatni, którym byłem, powiedział, że panie, coś to z prądem. No i tyle. Bo sonda jest nowa. Samochód jeździ. Nie, mało pali, jak widzicie, 5-3 zimą. Więc nic nie kombinuję. Zapłaciłem 155,76 za 12 sztuk. O, to powinno wystarczyć na dosyć długo. Skarpada, kurczę, taka drobna. Ajajajajajajaj, akurat. A ja w samej koszulinie. No, to trochę waży. 12 sztuk po 10 kg, 120 kg. Nie jest tak strasznie dawać do Cadillaca. Normalnie kapuśniaczek. A ja tu kartony jeszcze do wydarzenia. Ładujemy, panie. Szybciutko. Chcę coś zjeść i będzie giciał. Bo zimno. No dobra, mam tam swoją graciarnię, widzicie. Cadillac daje radę do takich zastosowań. Przywiezie wszystko i tak dalej. Dobra, lecimy. Dominik Mięsny powstał tutaj koło tej piekarni. Więc spoko. Tam jest mój warzywniaczek zresztą. Wiecie, to jest obrońca wybrzeża ulica. Oj, zamknęłem, dobra. Jedziemy do domku. Skręcamy się w prawo, nie? Napisz w bramę. Dobra. I zasuwamy. A kierunek wskazówka. Tam, nie? Pod garaż. Prosty, super. Dobrze, dobrze. Stop. Czekaj, cofniemy się troszkę. O, i ręczny zaciągamy. Tu na, do tyłu, tą dźwignię do tyłu troszkę. No, to zaciągnij. Musisz guzik nacisnąć. O, i podnieść. No, do góry? Tak. O, okej. I jeszcze tą dźwignię. Tu, do tyłu. Jeszcze do przodu ciut. O, i tak, na boki poruszaj. O, to jest luz, tak zwany. Już bieg jest wyłączony. No, dobra. Mam nadzieję, że słychać. Przyjechałem z synem właśnie ze szkoły. W piątki mamy taką niepisaną zasadę, że ja zabieram syna zawsze w piątek i soboty go odwożę ewentualnie tam w południe. Czasami, tak jak teraz, zdarza się, że jest z nami do niedzieli, bo mama Czesia zajęta na przykład, bo coś tam zawodowo robi. A tak to we wtorki go odbieram często. O, nie widać mnie było. We wtorki w zasadzie piątki. No i tam doraźnie w razie W. Czasami w inne dni, jak starsi widzowie pamiętają, to czasami dziecko jest chore, to czasami odbieram, jak nie mam zleceń, więc mogę jechać, odebrać, nie? Ze szkoły i się zaopiekować. Także taka opieka pół, prawie naprzemienna. No może nie, ale jednak często. No, syn to wiecie, już 7,5 lat ma.
więc bardzo chętnie z nami tu przebywa. My zresztą z nim też. No i tak to trwa już od urodzenia, bo w zasadzie ja z Czesiem nie mieszkam od urodzenia. Cześć, Sława, ale mam od urodzenia mega bardzo częsty kontakt. Czasami wydaje mi się, że mam częstszy kontakt, nie żyjąc jakby z matką dziecka, niż nie jeden przykładny mąż, który spędza czas w pracy, a ta praca polega na tym często, że woli siedzieć w pracy niż opiekować się swoimi własnymi dziećmi. Tak często jest. Nie zawsze, ale wydaje mi się, że wcale się nie mylę. No, bo tatusiowie to wiecie. Kobiety, wiecie. Mamy, jak to jest z tatusiami, nie? Oni zawsze mają wszystko pilne do zrobienia, tylko nie zajmowanie się z własnymi dziećmi. No, ale ja staram się, jak tylko mogę, mieć kontakt na okrągło od samego urodzenia. Więc mój syn wie, że tata to tata, tylko że nie mieszka. Nie mieszka jakby z nim. Chociaż on teraz jest starszy, to pomieszkuje z nami. No i to tak chętnie. Nie, że trzeba by było, wiecie, zmuszać do tego. Także tak to wygląda. Ktoś też kiedyś w komentarzu napisał coś takiego śmiesznego, że jak mam dobry kontakt z matką dziecka, to dlaczego nie jestem z matką dziecka? No jak to ma, co ma piernik do wiatraka? To, że się ma kontakt dobry i właściwie ten kontakt polega tylko na tym, żeby jakby tu ustalać sprawy z dzieckiem, bez szkody dla dziecka możliwej, jak najbardziej możliwej, żeby nie robić tam, wiecie, bałaganu, no to się ma dobry kontakt po prostu z matką dziecka, co nie znaczy, że prywatny kontakt mielibyśmy dobry, gdyby inaczej. Dlatego też człowiek nie żyje z matką dziecka, no bo kontakt był niedobry. I tyle. No, a to, że teraz jest dobry, w sensie jak się nie jest z kimś już i jest kontakt dobry, no to okej, chwalić tylko. Chwalić się. No. Bo to pomaga, wiecie, sprawować lepszą opiekę nad synem. Jak to powiedzieć? No. Także nie sztuką jest się użerać, kłócić, po co? Jak, dobra, muszę zamknąć samochód. Jak lepiej właśnie się nie użerać i nie kłócić, dla dobra jakby dziecka. Oczywiście też dla dobra dziecka nie należy żyć razem, jak się nie zgadzamy w ogóle w życiu. No to nie ma co tam dla dobra dziecka żyć razem, ale dla dobra dziecka należy współpracować, nawet jak się żyje nie razem, że tak powiem. Dobra. Nie, pomiotła to tu. No, myślę, że wytłumaczyłem, bo niektórzy myślą, że jak się człowiek rozwiódł, to od razu musi być kosa. No. Kosa czasami jest, to i to często używana przez kobiety. Różne szantaże właśnie, że tam problemy z widzeniem dziecka, bo nie ukrywam, też takie były na początku u mnie. Musiałem aż wynająć adwokata swego czasu, żeby wydłużyć kontakty z dzieckiem, bo w sprawie rozwodowej miałem mało tego czasu. Tak zbagatelizowałem trochę, wiecie, bo myślałem, że normalnie będę sobie mógł z synem mieć kontakt jak ile chcę, ile wlezie, że tak powiem. Ale okazało się, że o nie, to nie takie hop. Więc miałem, wiecie, 3 razy w tygodniu po 2 godziny, z czego jazdy miałem godzinę, żeby dojechać do syna i odwieźć go musiałem i tak dalej. Więc sprawę założyłem, rozszerzenie kontaktów tak zwanych. No i uzyskałem, wydałem kilka tysięcy dobrych złotych na adwokata.
I jak już uzyskałem korzystniejsze te kontakty, też nie takie jak chciałem, to mama mojego syna stwierdziła, że nie będzie utrudniać kontaktów w żaden sposób. No, czyli zadziałał argument siły. No i do tej pory to było, jak mój syn miał tam roczek, półtora do dwóch max, to były problemy. Później już te ostatnie lata jest wszystko normalnie. Normalnie na tyle, ile jest. No. I co? I da się opiekować tymże synem, czyli być z nim, przy nim, po to on tu jest ze mną. Ja mu poświęcam właściwie 100% czasu tego, który tutaj jest. To nie są takie, wiecie, że zabieram dziecko i sobie jadę z chłopakami pograć w piłkę albo idę na piwo i ceduję wszystko na Ewę. Ewa i tak bardzo dużo robi tutaj z Czesiem i dla niego jakby. No, tak mamy. Fajne życie prowadzimy. O, idzie syn. Na razie. Dobra. Idę pierogi ugotuję synowi. On jest pierogowy. Jak dzieci wszystkie polskie. Ale czasami mięso zje. A u nas szczególnie jakby. Idę do kuchni letniej. No już się przykładamy, wiecie, do zakupu jakiejś kuchenki. Nie wiem, czy będę tą naprawiał trzypalnikową. Bo ona i tak jest za duża, nie? Jak na nasze tutaj warunki. Dobra, gdzie jest garnek? Jest. Garneczek. Trzeba gdzie kupić po prostu nową i tyle. Okej, nie za dużo wody, bo po co grzać pół litra wody? Chodźcie tu. No, trzeba tu już sprzątnąć, bo tylko się tu gotuje, wiecie. A to panie brudno się tu robi. Dobra, potelnie na razie. Kurczę. O, tu, dobra, wlazła. No dobra, zobaczymy, co to wyjdzie. No, chyba się pożegnam, bo to pierogi zrobię i tyle. Więc dziękuję wam za oglądanie. Dzisiaj krótki film, nie wiem, niezbyt w treść obfity. O polityce dzisiaj nie pogadam, bo jak gadam, znaczy nie dlatego właśnie, że nie pogadam, że właśnie z tego powodu, jak coś mówię o polityce, to subów ubywa. Chyba wczoraj, czy przedwczoraj było z 15 osób, ale też przybywa, więc kadra tego kanału się wymienia na taką, która mnie rozumie. I chyba właściwie o to chodzi, żeby byli tu ludzie na tym kanale, którzy podzielają moje zdanie. I tyle. Nie zawsze w 100%, ale jednak podzielają i wiedzą, o co chodzi, o czym w ogóle mowa, bo ci, co się odsubskrybują, to mają po prostu słabą percepcję rzeczywistości i żyją w jakimś wykreowanym świecie, nie przez siebie w dodatku, nie? Znaczy, na pewno nie przez siebie, więc no, więc cenię sobie tym bardziej tych widzów, którzy pomimo to, że słyszą to, co mówię, są i oglądają. No bo to świadczy o ich jakby już tutaj widzeniu świata i nie muszą mnie lubić, jakby, ale zgadzają się z tym, co mówię, tak? I to mnie cieszy, czyli taki trzon, taki fundament kanału się tworzy, tak? Bo rotacja jest duża. Przybywa i ubywa i tak od jakiegoś czasu nie przybywa ogólnie lub bardzo powoli, ale jest duża rotacja po prostu. No dobra, zawsze można zostać moim patronem i już tu dwie osoby się odsubskrybują. Zawsze można postawić mi kawę wirtualną i tu kolejna osoba się odsubskrybuje, bo twierdzi, że to jest żebranie. Zawsze można zamówić czapkę, której nie mam teraz na głowie. Czapka z logiem Domku na Trudne Czasy, według zamówienia. Żeby czapkę otrzymać, to wystarczy postawić kawę. Także kawa nie jest nawet za darmochę postawiona, tylko za czapeczkę. Także dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam, do następnego filmu. Jak się będzie coś działo, to najwyżej nagram coś konkretniejszego, nie? Syn jest do niedzieli, więc możliwości moje są ograniczone. Hej!